Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a otrzymasz pakiet Jokera na swoje konto w Fortnite za darmo. Także obecnie znajduje się na koncie zwycięzcy z konkursu na 17 tysięcy feodolców. No i tak wygląda jego konto właśnie przed doładowaniem. No i tak wygląda jego konto po doładowaniu. Jak widzicie, ma on 2880 feodolców. No i jest to takie potwierdzenie, żeby nie było, że po prostu nie dam nagrody zwycięzcy czy coś takiego. No i po prostu, jeżeli chcecie wziąć udział w następnych konkursach i tak dalej, to po prostu subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z filmami, ponieważ niedługo właśnie może też jakiś konkursik wleci, a ja zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat pakietu Jokera w Fortnite. Kiedy czytacie ten film do końca, jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i też przy okazji możesz wpaść na mojego Instagrama HexoEty, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także do Fortnite'a nadciąga pakiet Kto się śmieje ostatni. No i zawita on w grze 17 listopada. No i generalnie, no to w całym tym pakiecie będziemy mogli zdobyć naprawdę masę różnych przedmiotów. Między innymi skina Jokera, skina Poison Ivy oraz skina Midasa Rexa. No i generalnie sam skin Jokera, z tego co wiem, będzie miał około 3 styli. Skin Poison Ivy będzie miał albo jednego, albo dwa style. A skin Midasa Rexa właśnie będzie miał dwa style. No i generalnie, no to będzie tam również masa ciekawych zbieraków i tak dalej, oraz również będziemy tam mieli 1000 feodolców. No i właśnie, jak już mówiłem, zestaw ten pojawi się w grze 17 listopada. No i generalnie, moi drodzy, no to właśnie chciałem wam powiedzieć, że jak ten zestaw wejdzie do gry, to zorganizuję właśnie dla was konkurs na ten pakiet. Także po prostu bądźcie na bieżąco i subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem. No i generalnie, no to właśnie, wraz z wejściem tego pakietu, najprawdopodobniej w grze pojawi się nowy boss. A najdokładniej tak bardziej spekulują gracze. No i w grze pojawi się nie kto inny jak Midas Rex. A najdokładniej jedna z postaci, która właśnie znajduje się w tym pakiecie. No i generalnie wydaje mi się, że jest to spoko propozycja od strony graczy. Jak najbardziej fajnie, jakby Epic Games ją wprowadziło. Zbytnio nie wiem, jaka mogłaby być super umiejętność właśnie Midasa Rexa, ale wydaje mi się, że jak najbardziej Epic Games by coś wykombinowało, tak? Aby po prostu graczom dogodzić. Co do samego Jokera, no to wydaje mi się, że jest to postać jak najbardziej spoko. No i po prostu przez wielu będzie ona grana, właśnie jak ten pakiet się w grze pojawi. No a potem zapewne, no to niektórzy dalej będą nią grali, a niektórzy po prostu można by powiedzieć, że o niej zapomną. No bo nie oszukujmy się, przez chwilę pewnie będzie jakiś taki większy hype na ten pakiet. No a potem, no to jak wiadomo, już po prostu nic. No i skin Poison Ivy to będzie skin taki bardziej właśnie żeński, czyli można by go uznać bardziej pod właśnie taki takiego skina tryhardowego i mogę się założyć, że któryś właśnie z tryhardowych graczy zrobi jakieś combo z tym skinem, które będzie używane przez właśnie jakichś tryhardów. Ale tak mi się tylko wydaje. Także tak jak już mówiłem, 17 listopada w grze pojawi się ten pakiet, no i zrobię wam na niego konkurs. Także subskrybujcie z dzwoneczkiem, ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!